jeździ do tego, do Lubinia, fajne zdjęcie. Aha, w Lubiniu pokazał mi. Jest. A to do kolekcji gdzieś tam, no. Super. A, to jest kolekcjonerska, to pogadać z tym. To jeszcze do tego, do Ubera. Tak. To jest fajna rzecz. Historia niezła z drabiną. Nie ma. O, tu gdzieś gapary się jest, nie? Masz tą gapę? Gdzie masz tą gapę? Tutaj. Może mnie w koronie. Przyniosłem dwójkę, to pan. Chyba motorower, wiesz, albo jakiś ten Zaks. Możliwe, bo to takie grube. Ośki, jak się wiesz, wywrócił, to go przeterlało. Aha. I wymienił. Syrenerko, polski Fiat. W ogóle coś widziałem dużo staroci w okolicy. Później się przejdę i... O, coś się świeci, czy nie? Co tutaj pięknie. Czacho! Skrzynia! Słuchajcie, jest skrzynia, ale jest ciekawa. Fajna tabliczka, zobaczcie. Ulica Saperska! Szmaga. Szmaga regionalna. Z owoców kradzionych nocą. Malinowa. Hello, hello. Dzisiaj niedziela. Więc jadę, zobaczcie. Tutaj takim skrótem. Straszne wyboje. Jakieś kałuże, ale żeby dostać się tutaj na ten targ, gdzie sprzedają różni ludzie ciekawi. Różne fanty z różnych miejsc, to trzeba niestety przejechać przez, żeby tam nie iść przez dworzec Świebocki od przodu, to trzeba się przebić przez różne tutaj chaszcze, ale nie tracę wtedy czasu na tam pieluchomajtki. Kaszelek mnie trzyma, wróciliśmy już z wyjazdu. Ale tam na końcówkach pewnie będą jeszcze jakieś urywki, będę wrzucał, co tam się działo, bo nie robiłem jakichś osobnych filmików. Zresztą zobaczycie zaraz. Idziemy. O, patrzcie, jaki tu wózeczek fachurancki stoi w krzaczorach. Ktoś się zostawił. O. Można wydobyć ze środka. Dzień dobry, cześć. Co tam? Przeżyłeś jakoś zimę? No jakoś staramy się tutaj, wiesz. Jakieś zdjęcia. Chodź do przodu, dał mi kolega zdjęcia, ale to jeszcze nie przejrzałem, bo on przebiera sobie i on potem mi przynosi, żebym sobie pooglądał. Które mu nie pasują, to wiesz, jeździ do tego, do Lubinia, fajne zdjęcie w Lubiniu pokazał mi z Hirschbergu, czyli z Jeleniej Góry, wiesz, dzisiaj. O, no poszedł i przed chwilą właśnie poszedł. Nie wczoraj jechać, ale nie. Ale wczoraj pogoda była do dupy. Ale nie ten? No tak, wczoraj. On to kupił tydzień temu. Stuwa. Nie ruszałem się w ogóle, bo normalnie śnieg spadł. Jeszcze o trzeciej, chyba czwartej by to było normalnie. Mówię, kurde, a z rana, wiesz, fuch, poleciało. No. Ci ludzie nie przychodzą, bo się boją nogi połamać, podślizgać. No tak. No, ale dzisiaj już tak... Powoli się też... rozkręca, tak. Rano zimno. Oh. Butelki. Butelki, co powiesz? Aha, ale pokażę ci, co kupiłem. Fanta, a ile za tą Fantę chcesz? Powiem Fanta. Ci, że ja chciałem za nią chyba 50 zł. Stara przez jedna Fanta. Czekaj, właśnie, tą. Masz tą siekierkę? Którą? Tą taką, takim, no. Tak, jest. To ja ją ten kupię, bo ktoś tam... ktoś ją chciał, wiesz? Tą z tym znakiem takim? Tak. No. Ktoś ją oglądał i mi pisał, że... No bo to jest ciekawe. Bier tą siekierę dla mnie. To jest ciekawe, a ludzie tu przychodzą, bo oni chcą rąbać drzewo, wiesz? Aha, no. I, a to tyle pieniędzy. A to do kolekcji gdzieś tam, no. Super. A, to jest kolekcjonerska, to pogadać z tym. Bogusie, Boguś wie o co chodzi. Dobra, to czekaj, odłożę ją na razie, no. Tu będzie, już nikomu nie dam. Ale czekaj, tu jeszcze masz jakieś takie kowadełko, czy co to jest? No to jest też ciekawa rzecz, widzisz? To jest do rozpatrzenia. Tam mi tłumaczył kolega, wiesz, że uderzali, że to... Wuleo. Tak, jakiś kowalski taki przyrząd. Też stara rzecz, bardzo
napisem różnym. Aha, fajnie, fajne to wygląda. No. Można jako babki użyć, można jako kabadełko. I ile to cenisz? No też stówkę chciałem za to. Stówkę, okej. Okay. Aha, i tu masz jakiś jeszcze podkowy. A te tamte podkowy to już były. Zleżałe podkowy. Zleżałe. No. O, tu z gwoździami, no. Zawsze coś tu można u ciebie wynaleźć nowego. Tam jest fajna ta do pieczenia chleba. Tak nic nie ma? Nie, nie ma. Tam jak jest stawie po lewej stronie. Stary przyrząd jakiś. Liczna do pieczenia chleba po niemiecku. A tak, taka brytwanka jakby, tak? O, tu jakaś ta porcelana. A ta porcelana? Porcelana też ciekawa jest. Leżała na niedźwiedzi wujka mojej kumpeli, kumpela. Gazeta, w którą zabijali 94 rok. Tak? O matko, i gdzie to leżało? Gdzie? Nie potrzebujesz sanek? Gdzie to leżało? Dobra, na niedźwiedzi. No. Aha. Szkoda, że nie szkło jakieś już. To są ten PRL-owskie, ale ładne rzeczy. No, o, sanki. '78 rok. To jeszcze do tego, do Ubera. Tak. Słuchaj, to jest fajna rzecz, bo to jest do starych samochodów. Wolny. Montują. Ustaliliśmy. I to między tymi kolekcjonerami, fanatykami samochodów. Kurczę, to chodzi. Tylko dużo ludzi już to ma, nie? To tak są na to. Tu jest kupę mosiądzu, bo rozmontowywał kolejny. Tak? Kto to kupuje takie rzeczy w rozbiera? Kopalnia mosiądzu. Świry rozwalają. No niektórzy rozwiesz, tak jak czasami silniki 30, do motocykli. 30 zł odzysku tu jest. Ale jak czasami stary silnik do motocykla, wiesz, aluminium od kartery wywali, silnik warty, nie wiem, 5 koła, a dostanie 100 zł. Kiedyś na Gajowej tu we Wrocławiu, bo poszliśmy na górę, na dach, chodzimy kurwa drabiny. Kurwa, latamy, szukamy, no kurwa drabina była, na busie nie ma, nie? No kurwa, kolega idzie akurat przed dzielnicą. Ja mówię, niego kurwa, mówi, drabinę nam ktoś zajebał. Cześć. A mówi, chodźcie tutaj, mówię, dobrego. Kurwa, weszedł na nim taką bramę, napierdala drzwi. I mówi tam się gdzie, kurwa, otwieraj, mówi, wiem, że tam kurwa jesteś. Ten otworzył kurwa drzwi, a nie było 10 minut może. Wyobraź sobie, drabina taka 11-stopniowa, ona już kurwa była 2/3 pocięte, kurwa. No to trzeba być kurwa debilem, gdzie by to sprzedał komuś za 100 zł, kurwa. No. No idiota, on już kurwa poczuł piłką w ręce, kurwa. Aluminium, aluminium. 2/3 drabiny, no to trzeba być kurwa debilem, nie? No. Za 100 by komuś sprzedał, nie? Ile za tyle aluminium, kurwa? No. 30 zł, kurwa? No. A ile się narobić musiał? Bez po tego. Historia niezła z drabiną. O, pociąg pojechał. Dzisiaj zimno, tam widzę jakieś ognisko rozpalone. Zobaczymy, co na takim śniegu będzie można znaleźć. Dawno mnie nie było tutaj. Stęskniłem się za tym klimatem bazarowo-targowo-giełdowym. To jest ram, tak? No. Są dwa. Kalendarze adwentowe. Nie, no pięć te mogę dać. Zapam to. O, jak jest ładna pogoda, to tutaj wszędzie ludzie stoją. Jest zimno, to nie każdemu się chce przychodzić. Dobre. No. Dobra.
Germany. W jakiej cenie taki kufelek? 25. O, 25. Tak, poleciała ta zatyczka. 25 zł ciszy. Fajny malutki. Na sznapsa. Co to masz za kurwa koreańskie podróbki? Może nie mam gdzie. 4 dychy. Dla ciebie, bo ty już stały klient jesteś. Już cię znam twarz. Ale dziękujemy. Kupuj póki jeszcze jest tanio. Nie ma sezonu, że robi ciepło, to... Chodź tutaj na reklamówkę. Andrzej, podyszcie. Jest jakiś polski rok tam w tym? Nie. Wysiek, jakiś rok jest. Dobra, dziękuję. Proszę? Jest jakiś, cześć. Witam. Jest jakiś rok polski? Nie ma nic. Nalepka. Ja rozleczę w stronę. A on na pewno wiedział. Kolekcja łyżek. Stówę na pół. Stówę na pół. Na pół, po 50. Pomasz. No dobra, no, poczekamy chwilę, nie? Zawsze to można wziąć, a kabel dokupić. Bo ile pan mówi? Za to? 3 złote. Ile? 3 złote. A to co pan ma? Bulion szybowy? Tak, mówię. I one datę mają za to? Znaczy, trzeba zobaczyć, do którego to jest. Macica kurwa to 200, bo ja myślałem, że to kurwa, a macica to 200. Cześć. Ale dziewica czy nie? Tak. Dobrze, dobrze, w końcu się ten wybrałem, no. Nie było mnie. U nas nie było, ja byłem ostatnio 2-3 grudnia. No, no właśnie później święta, coś tam, nie? No, jest taka pogoda. Czekaj, tutaj coś. Mówił pan dwójkę. Dwójkę Zenita. Dwójkę Zenita. Tego Zeniu Zemli. Tego. Nie dogadasz się pan. Nie, na dwójkę specjalnie. Szukałem. Nie zawsze z tym wodę. A tu gdzieś miałeś gapę. No to nie ma. A tu gdzieś gapa rysujesz, nie? Masz tą gapę? Gdzie masz tą gapę? Tutaj. Pokaż panu, koledzy. Chyba, że jeszcze piłeś. A Zorki potrzebuje 3. Albo 3C, albo 3D. Zdjęcie z obydwu? To pan potrzebuje, co nie ma.
15. Mówił pan Fiefieda, bo miałem wtedy 3 czy 4, mówił pan dwójkę tą samą. Dzięki ci, ale ten orzeł nie w koronie. Przyniosłem dwójkę, to pan. Zenita, dwójkę. Idę dalej, co to? Dwójkę, tak? Tak. Zenit, 0 lub 1, 2, coś w tym rodzaju. Zenit. O, taki rowerek teraz trafiłem. Miele, to z mielenia. O, to jakaś podkowa, w jakiej cenie? Podkowy? Rysie. Jakiś ręczna robota. Podkowy. Ile? Ale to za dwie, jedna? Nie, bo to jakieś takie dziwne, nie? Trochę. No to jest od kucyku. Aha. No tak, takie. A ile je cenisz? Jak z ciekawości tylko pytam. Jak dwie za dwie dyszki. Jak ten to 15, ta dychę. Aha. Okej, okay. O, a to jakiś ten. A to od czego? No roweru. Jakiś rower albo jakiś motorower albo coś. A ile takie coś? Stówkę. Stówka. No, to jest fajne, że... To jest, kurde, szeroki, bardzo bogaty. Ale to jakiś chyba motorower, wiesz? Albo jakiś ten Zax. No, możliwe, bo to takie grube te uszy. No. Bo teraz taki ten, tu widzę, masz to miele. Taki rower kupiłem cały właśnie przedwojenny. Miele, dobra. No ten bagażnik dobry ten, może być dobry fant od jakiegoś motorowerka starego. Może ktoś tam z was rozpozna, to wam kupię, no tak będzie za tydzień. Tutaj nic nie ma. Najnowszy jest ten. Wiesz, co tam będzie. O, to nie. Ale wie pan, on czasu nie dużo prawdy pisał tam. Pamiętam, kiedyś taki artykuł było. Niemcy przekazali 500 000 marek. Taki dla tych ofiar. Fundacja ta cała wpłaciła do jakiegoś banku i zaraz kredytobiorcy się pojawili, pobrali kredyty i pieniądze zniknęły. I on pierwszy pisał o tym, a potem wszystkie media się zniknęły. Przekręt był niesamowity. Wow. Nie wiem, tego pani miała? Pani to się odwiedzi, bierze, nie? Okropna burza. Pani mówi, to znaczy, że ja nie miałam, to proszę mi powiedzieć. Urban, dobry gagatek. Dzień dobry. O, turysta.
Uwaga, roboty rozbiórkowe. Zdziwiłeś się, jak wylądowałeś? Co? Cześć. Trochę się zdziwiłeś, nie? Zdziwiłem. No to darem, puszczałeś. No. Zaślepka. Ośki, jak się wiesz, wywrócił, to go przetarlało i wymienił ktoś na... Wymieniałeś tylko to. No. To żeby ładnie wyglądał ten, no. No, ale to już strach, wiesz, strach. No, a to masz z Deluxa, ze zbiornika. Też przejechał sobie. Też musiało być. Tutaj też widzę, jest. Też, no. Też było przejechane. No. Ale nie, no ja już nie, bo nie mogę się, wiesz, zagrać jak Krzysiek. Dobry. Tak dobry, wszystko... dobry. Moje. Po szybkiej reklamie zapraszam na vlog. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej! O, witajcie, ponownie, po przerwie reklamowej. No, stęskiłem się za tymi targami, już dawno mnie nie było, nie było też filmików z targów, także... pojawiło się coś. Będzie druga część, nie wiem, może jutro z tej wizyty, bo w zasadzie powinny być trzy części, ale jedną musiałem utajnić chwilowo. Wczoraj był live. Dzięki, że tak dużo ludzi, że tak dużo was było. O, dużo was było na live'ie. Fajnie. Konkursy rozstrzygnięte zostały i już jakby to z głowy zeszło. Dodałem na stronę też toporki, więc jakbyście tam zaglądnęli, to chyba są dwa toporki i jakieś zestawy survivalowe, więc to tam za chwilę się, za chwilę będziemy mogli wysyłać. O, bo mam jeszcze właśnie jakieś takie różne toporki, udało mi się to dzisiaj ogarnąć na stronie, noży tylko jeszcze nie zrobiłem. I co tam dzisiaj, wysyłam paczkę do Łeby. Tam do biura biura informacji turystycznej. Ekipa łebska robi edycję Wośpa, więc poleci jakaś koszulka, torby i coś tutaj jeszcze może, o, perfumy. Grzesiu, perfumy jeszcze za ten zapakujesz jakieś. Nie wiem co tam. O, może takiego ścigacza, o. Takie coś wyślemy na licytację, tylko naklejki są na dole chyba. Dobra, naklejki są na dole. Co tam jeszcze? Z Łeby dzisiaj dzwoniłem właśnie już po kapelach. Podpisałem takie wstępne porozumienie już z nocnym kochankiem. Więc nocny kochanek będzie na Łebie grał. Reszta zespołów tam jeszcze jest w trakcie organizacji, więc jak coś macie jeszcze fajnego i coś byście chcieli, żeby zagrało w Łebie, to możecie śmiało pisać. Jest też ankieta, która tam cały czas działa. Gdzie tu są naklejki? Możecie głosować na YouTubach w dziale społeczność. Dobra, szukam naklejek, bo gdzieś tu przepadły u Grzegorza. O, naklejki. Nie wiem, jak pamiętacie świętej pamięci Staszka, który tu u mnie zloty prowadził, Lord Stach, on miał takie coś. Ćmaga regionalna, z owoców kradzionych nocą, malinowa, lekarstwo na koronawirusa. Takie to różne jaja, jak berety. O, dobra, tu mam jakąś naklejkę. Te naklejki też będziemy chyba dodawać do zamówień, jak będziecie tam gdzieś coś zamawiali. O, tutaj nakleimy naklejeczkę, że to jest od Marcina Easy Ridera i Motozlotów. O. Hops. To wpada. Co wam? Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że w tą sobotę jest Motobazar w Łodzi. Taka wersja zimowa. Będę tam na chwilę z rana. Zrobię jakiś filmik. Nie wiem, może macie jakieś pomysły, co zrobić. W jakiej konwencji. Czy o co się pytać. Jakie motocykle was interesują. Jakie ceny. Jakie starocie.
to coś tam będziemy kombinować. Dobra, za chwilę jeszcze ten. Pożegnam się i za chwilę coś tam może dogram, bo kupiłem wczoraj siekierkę też fajną. Tam dla jednego z widzów to wam pokażę, u Krzyśka. Pokażę wam jeszcze raz ją i to fajna ten. Udało się rozszyfrować te punce, które są na tym, więc wam zaraz tam wrzucę informacje. Tymczasem się żegnam, tymczasem borem lasem. Raz, raz, raz jestem. Łysy, ty tu się nie pytaj, nie śmiej, bo to już wiesz. Wróciłem do was, słuchajcie, wróciłem. Chciałem wam pokazać, nie wiem czy kojarzycie taką siekierkę, rytualną prawie że, z taką fajną puncą tutaj. Ktoś z was mnie bardzo męczył, żebym ją u Krzyśka kupił. Krzysiek ją miał za 7 dych, co prawda teraz podrożała do 100, bo inflacja, galopująca inflacja zapierdziela, Glapiński nie próżnuje i już 100 kosztowała. Ale ktoś tam, czekaj, tutaj wam gdzieś teraz wkleję chyba, ile taka siekierka może kosztować, bo to jakaś jest niemiecka firma, niemiecka punca. Zidentyfikowałem to, więc takie siekierki tam nawet po 700 albo i lepiej różne chodzą. No ale pójdzie to do widza w dobrym pieniądzu. Także fajnie. Przyszły też jakieś do mnie paczuszki, jeszcze dwie. Tutaj sobie upatrzyłem Sandskopa, bo oglądam Daria, poszukiwacza, oglądam teraz właśnie Adiego. Oglądam Sapera i ja kiedyś dużo jakby z wykrywką latałem, ale troszeczkę zasnąłem. O, tutaj jakaś jest łopateczka i takiego Sandskopa. Ja mam takiego dużego na do podwodnych jakby poszukiwań w piasku, a tutaj teraz sobie dokupiłem za 120 zł taką fajną, będzie na łebę. Może jakieś moniaki wpadną. Kiedyś miałem w ogóle coś takiego, że do łeby pojechałem, słuchajcie, za kasek z rozbiórki właśnie miedziuchy, coś jak u Flaminga. I pamiętam, rozebraliśmy taką całą masę takich wielkich silników. Pojechaliśmy do tej łeby. Nie wiem, ile wtedy miałem, 20 lat? Albo mniej? Dawno temu to było. I właśnie z wykrywką, z garetem, miałem takiego gareta kanarka. I tam pamiętam, żeśmy z tej kasy znalezionej na plaży dużo ten, większość część przeżyliśmy, przepiliśmy, no było wesoło, jest to wspominać. O, to jakaś firma Sito, nie wiem. Ktoś tam raz szukał i zrezygnował. Dostałem też, teraz mi dopiero Łysy powiedział, że ktoś z was sprezentował mi tabliczkę taką próbną i tutaj takie pudełeczko Szela. Także dzięki. Jeszcze jedną rzecz kupiłem. Taką fajną tabliczkę udało mi się za 200 wylicytować. Zaraz wam pokażę. Czekajcie. Niech ja tutaj się ogarnę. Zaraz. Fajna tabliczka, bo jest coś. Mam na nią pomysła. Fajna tabliczka, zobaczcie. Ulica Saperska. Jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem, że idealna będzie do pokoju Sapera. Saper z kanału Underground Passion. Mój stary, dobry kolega. Myślę, że ten. Ucieszy się, jak mu ją wyślę. Ulica Saperska. Fajna, fajny fant. No i tyle. Nie wiem, ktoś mnie jeszcze chyba prosił na ten, żebym jakieś właśnie na Wośpa fanty gdzieś wysłał, ale szczerze przyznam się, że zapomniałem. Dobrze, że dzisiaj Magda z Łeby, Marta. Marta się przypomniała. Pozdrawiam cię, Marto. I wysyłam te fanciory na licytację, będą dostępne w Łebie. Jeszcze z takich newsów wam powiem, że bluzy, bo bluzy Easy Ridera tutaj już mi się powoli kończą, ale właśnie dzisiaj zamówiłem kolejną partię. Także ten lada dzień będą. Będę chciał też już zacząć produkcję koszulek łebskich. Możecie pisać, jakie tam byście chcieli fasony, kolory, rozmiary to nie, bo rozmiary będą wszystkie.
Dobra, i chyba to wszystko. Czekam teraz na pogodę, to wpadną jakieś odcinki. Ja mam tu koło siebie taką fajną plażę. Może tą plażę będę musiał moje wykrywki odkopać i może z dzieciakami zrobię jakieś poszukiwania plażowe. Zobaczymy, może na lody zarobimy. Trzymajcie się, pamiętajcie o subach, pamiętajcie o udostępnieniach, pamiętajcie o komentarzach. Fajnie, że tam komentujecie. Może jakiś konkurs zrobimy, co? O, właśnie. Słuchajcie, zrobimy konkurs, jaki to jest taki graciarski odcinek, to może właśnie to pudełeczko Shella takie metalowe. Muszę się, jakby nauka tych odcinków z Krzysia jest taka, że muszę na bieżąco się różne rzeczy sprzedawać, nie przywiązywać, nie zbierać, bo czy Krzysiu, czy tamta piwnica u babci, to jest taka przestroga, myślę, że dla nas kolekcjonerów graciarzy, żeby się nie zagracić i żeby mieć jakiś umiar w tym wszystkim. O, tutaj jest jakaś tabliczka jeszcze, jakiś papierek, taki papiereczek. Takie pudełeczko może do was trafi. Jakieś konkursowe zadanie. Ważne jest, żeby być publicznym subskrybentem w konkursie. Dodam wam do tego jeszcze smyczy, jakąś łeby. O, smycz łeby, żeby była. Smyczka. Żeby być subskrybentem publicznym, bo ostatnio tam Robert nie był i no niestety to przepadło. I będę teraz robił jakby nową aplikacją, taką, żeby się nie powtarzały, żeby ominąć duble, bo tam niektórzy... Ja wcześniej o tym nie myślałem o tym, ale troszeczkę chyba nie fair jest, jak jedna osoba daje tam, nie wiem, 20 komentarzy z hasłem. To nie jest nie ten. Nieuczciwe wobec innych widzów. A tutaj... Dobrze być uczciwym i fair, więc będę musiał korzystać z tej drugiej aplikacji. Ja z tego nie wyczaiłem. Dobrze, że tutaj moderatorzy troszeczkę za późno mi o tym powiedzieli, bo w sumie mogłem wcześniej o tym mówić. I hasło może dzisiaj będzie właśnie... Co tu może być dzisiaj? Może hasło saper zrobimy, co? Zrobimy hasło saper. Napiszcie coś tam do mnie, lubię z wami tam rozmawiać w tych komentarzach, czytać je, fajnie to się wszystko nakręca. No i tyle, więcej wam nie będę ten, bo już widzę, że tutaj przynudzam. Pa, 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 do jutrka, cześć. No, jeszcze raz, bo się nagadałem, ale nie zaprosiłem was na teraz właśnie na kawałek jeszcze z Lanzarote. Pokażę wam domek, w którym mieszkaliśmy. No i tak chwilkę, żebyście tam ogarnęli, żeby był taki odcinek mieszany. Będzie teraz w kolejnych, następnych dniach właśnie będę wrzucał takie kawałeczki krótkie, żebyście tam mieli coś do zobaczenia jeszcze dodatkowego. Także miłego seansu i teraz już się żegnam ostatecznie. Pa, 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 cześć! Trafiliśmy na nasz trzeci nocleg. Tutaj taki mega klimatyczny domek w górach. Teraz wam pokażę, bo wcześniej wam w sumie nic nie pokazywałem. Wybaczcie. Nie wiem dlaczego, ale jakoś nie mam... O, tam jakaś jest szopka stara. W ogóle tutaj widziałem dużo staroci w okolicy. Później się przejdę i obadam, jak to wszystko wygląda. Tam jakiś stary helikopter w ogóle. O, tutaj taki domek mega klimacie teraz. O. Taki stary stolik. Chwileczka. O, tutaj jest salon. Druga łazienka. Tutaj sypialnia jedna. Odsłonię, szafa stara. 200 ten, za dwie noce 230 euro. Takie luksusy. Uwaga. Czekaj, zobaczymy co tu jest. Tu jeszcze nie patrzyłem. O, coś się świeci, czy nie? Ale nastrojowo. Zobaczymy gdzieś tu lampkę jakąś inną. Jak to się świeci? O! To jest na jakimś zamku.
Tutaj są okiennica, patrzę co tam jest. Takie widoczki. Mam przymknę to. O, tu pani mówiła, żeby nie włączać jednocześnie tej zmywarki. I tego? Kuchenki i tej. I piekarnika. Nie zamierzamy nic piec. O. Janek, gdzie wychodzisz? Janek gdzieś tu wyszedł. Tu mamy taki tarasik. Ła, uważaj! To jest taki piec jakby chlebowy. I pole. Ciekawe, czy tu coś wykrywka, tu chyba cały czas ten. Tu jeszcze mamy schody na górę. O, o i taka okolica tutaj piękna. Tam też jest taki chleb. Tutaj jest zaraz ten wulkan Timan Faya. Wolimy takie nocleki niż właśnie w tych resortach, bo tam same knajpy, bary, restauracje, dyskoteki, non-stop muza na piernicze, a tu w takich miejscach jest cisza, spokój. I to najbardziej lubimy. Dobra, uciekam. O, trochę niebezpiecznie. Daj mi tę metalkę, ja sam je. Zaraz, zobaczymy tutaj jeszcze, co tu jest. Tu trzeba uważać, bo tu jest taka pszta. Już ci daję. Słuchajcie, pierwszy raz mam latarkę ze sobą. Śmuszna. Co się dzieje? O, czacha! O, czacha. Czacha dymy. To może czekać. Skrzynia! Słuchajcie, jest skrzynia, ale jestem ciekawy, jestem co w niej jest. Nic nie ma, ale było napięcie. Helenka, też lubisz takie skarby? To daj mi chcę to tu na Janio! Tu w ogóle jakie skrzynie. Co jest, Janio? Już idziemy. Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie. Hej!